Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I e, moi drodzy widzowie chyba zacznę nową serię, bo mamy tutaj arcymistrzów w Polsce, niektórych też mieliśmy już niestety, którzy zasługują na pewno na chociaż jedną partię ze swojej kariery, żebym tutaj przedstawił. E, no i myślę, że sobie tak zrobimy, aczkolwiek trochę niechronologicznie dzisiaj, bo piąty arcymistrz w historii polskich szachów to Adam Kuligowski. Ja myślę, że mało znany arcymistrz, o którym się za dużo nie mówi, ale tutaj głównie się będę właśnie skupiał na partiach zawodników, nie na życiorysie z życiorysu to tylko wspomnę, że w 78 roku był mistrzem Polski, w 80 roku został arcymistrzem, a w 79 roku był, był sklasyfikowany na 102 miejscu na świecie z rankingiem 2495, to bardzo dużo jak na tamte czasy, myślę, że Trzeba by było w dzisiejszych czasach mu dodać jakieś 200 rankingu po inflacji, więc, no, tak od 2700 myślę, że spokojnie to tak można sobie kalkulować. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Piąty arcymistrz w historii szachów przed nami grał partię z Włodzimierzem Schmidtem, którego tutaj też będziemy omawiać. Już jakieś tam partie na kanale są. Tyle słowem wstępu, przejdźmy do fascynującej gry, bo na pewno się ta partia może podobać. I białe rozpoczęły ruchem d4, skoczek na f6, posunięcie c4, e6 ze strony czarnych, skoczek na c3, goniec b4, obrona nimcowicza na szachownicy, posunięcie g3, i od razu czarne rzucają się tutaj do centrum i zagrywają ruch c5, to jest jak najbardziej teoretyczne zagranie. Skoczek zagrywa na f3. I tutaj czarne od razu się rzuciły na przeciwnika skoczek E4. E, oczywiście jest to ruch jak najbardziej który e, normalny, który można wykonywać. E, tutaj chodzi o to, żeby podważyć skoczka na C3 i wykorzystać to związanie. Na co białe odpowiada, odpowiadają Hetman D3? Mi się ten ruch bardzo podoba, bo Hetman centralizuje się tutaj w środku i broni wszystko dookoła, tak naprawdę. Więc e, dobrze to wszystko wspomaga. Na co czarne grają D5. Aczkolwiek agresywni zawodnicy na pewno. Tę pozycję by polubili czarnymi, bo tutaj się już zaczyna coś dziać. Te piony są w centrum, e, figury zaczęły atakować, więc e, no, myślę, że niektórym się po prostu ta pozycja może podobać. I co tutaj zagrywały, zagrały białe? Otóż pionek zbił na C5. No, najlepszym ruchem to może nie być. Nie jest to jakieś tragiczne, oczywiście, posunięcie. Ale myślę, że zagranie goniec g2 w tej sytuacji i szybko jakby białe chciały zrobić roszadę, to mógłby być zdecydowanie lepszy pomysł. Zwróćmy uwagę, że hetman cały czas tutaj dobrze kontroluje skoczek, kontroluje centrum oczywiście, kontroluje też skoczkę na c3. Szybka roszada pewnie i nie byłoby tutaj problemów, dlatego że po tym ruchu czarne grają hetman a5, czyli wzmocniona bateria tutaj uderza w punkt C3. I teraz białe grają skoczek na D2. Niestety ten ruch no, nie jest najlepszy. Drugi raz figura w debiucie się porusza, no ale zwróćmy uwagę, że tutaj ten skoczek zasłania jeszcze mocniej króla, i pewnie chodziło o to białym, żeby też podważyć tego skoczka. Zdecydowanie lepsze by było na przykład zagranie pod tytułem Pionek bije na D5. No w dzisiejszych czasach. Szachy są bardziej dynamiczne, więc no pewnie trzeba po prostu dobrze liczyć wariant. I po tym ruchu, na przykład, jakbyśmy wybili na C3, pionek by wybił, goniec by wybił. Tak się zastanawiamy, pewnie co jest po wymianach. To jest goniec derwa i o że nie musimy się martwić, gdyż tutaj jest związanie też na Hetmana i tutaj goniec musiałby wybić. Na przykład, Hetman wybija, polecimy już po całości po wszelkich wymianach, pionek by wybił. Wszystko jest porówno w tej sytuacji, ale pozycja białych jest zdecydowanie przyjemniejsza z uwagi na piękną placówkę dla skoczka w przyszłości. Król nawet może zagrać na C3 i tego skoczka tutaj wspomóc Poskoczek C6. Powiedzmy tutaj, no pozycja białych jest po prostu lepsza i można sobie na przykład wieża B1 zagrać. No i taka aktywność w końcówce, król już jest w centrum, więc to są takie plusy u białych ale w partii poszedł skoczek na D2 i po tym posunięciu skoczek zbił na C5. Hetman zagrał na E3, także widzimy, że już w tej sytuacji troszkę tutaj dziwnie to wygląda, bo już Hetman po prostu wyszedł z D1 i, i zabędrował aż na E3, i ciekawe, co tutaj ten Hetman chce działać. No ale jak się zagrało skoczkiem, no to ten Hetman oczywiście stoi w centrum. Roszada ze strony czarnych, no i to jest na pewno takie dobre rozwiązanie praktyczne. Nie patrząc na straty pionków, bo tutaj też pionek zbił na D5, król jest bezpieczny i czarne na pewno mogą próbować działać, aczkolwiek. Ja sobie spróbuję się tutaj troszkę wcielić w pozycję białych. Myślę, że białe tutaj czuły się może pewnie, może nie pewnie ciężko stwierdzić, ale widząc to, że hetman broni skoczka tu się to trzyma, no to pewnie białe sobie pozwoliły na wybicie po prostu pionka. I pionek wybił po prostu na D5 i skoczek wybił na D5, To zwiastuje kłopoty według mnie. Tak patrząc na szybko, dlatego, że. Szybko mogą wchodzić figury i skoczek w las od razu na C6. Broniąc gońca, gońca oczywiście, bo jeżeli tutaj byłaby wymiana, to skoczek wybija i od razu grożą jakieś widełki, już cały czas jakieś, jakieś takie powstają małe groźby. W tej sytuacji goniec zagrał na G2I, można by było powiedzieć, że u białych jest pozycja bardzo w porządku. I pionek więcej. Zaraz będzie roszada. I wszystko gra. Ale. Tutaj arcymistrz. Yy, Kuligowski. jeszcze w czasie rozgrywania tej partii nie był arcymistrzem, ale już tak pozwolę sobie powiedzieć, zagrał fantastyczne posunięcie. Naprawdę niespodziewany ruch dla mnie, pewnie dla wielu osób i można się tutaj naprawdę ciekawych rzeczy nauczyć. Otóż to posunięcie to goniec h Ktoś by pomyślał, no ale przecież podstawia gońca. Z rozpędu ruszył gońcem i podstawił gońca. No nie, to jest świadoma podstawka, o co tutaj chodzi. To zabiera czas białemu, właśnie na zareagowanie i zbicie tego gońca. No bo tutaj oczywiście można by było zrobić roszadę, ale to by się wszystko potoczyło tak samo jak po biciu tego gońca, co za chwilę zauważymy. Zobaczymy. Goniec wybił na H3, czyli jest czysta, figura mniej u czarnych i Kuligowski zagrywa wieżą A na E8. Chodzi o to, że król jest jeszcze niezroszowany, a skoczek tylko czyha na to, żeby zagrać tutaj na D3 i tego króla stąd y, wypędzić, no, atakować. Poza tym, w przyszłości, wyobraźmy sobie coś takiego: jak skoczek zagrywa na D3. I zbijamy tutaj gońca, to potem goniec może odbić na D2. No więc taktyka, taktyka tutaj działa. I przede wszystkim jeszcze po takim zagraniu Hetman spogląda na skoczka. W każdym razie. Taktyka jest bardzo ważna. Hetman zagrał na G5. No i teraz zwróćmy uwagę, jak na przykład Hetman by zagrał na F3, czyli tutaj by pilnował skoczka. No to wjeżdża kolejny skoczek, Hetman na przykład na G4. Skoczek na d3, szach, królew f1 i spokojnie Hetman by wybił skoczka z atakiem przy okazji na wieżę, więc tempo tu jest bardzo ważne, no i widzimy tą dynamikę, figura odzyskana przez czarne mogłaby być i pozycja po prostu jest świetna. W partii Hetman zagrał na g5, to jest dobre posunięcie białych. W tej sytuacji wieża zagrywa na e5 i białe kontratakują, można by powiedzieć, bo zagrywają skoczkiem na e6. Tylko, że ten ruch wygląda tylko groźnie, bo król h8... I cały czas jest Hetman atakowany, więc zagrał Hetman na pole H4. Pionek wybił tego y, tutaj y, skoczka. Hetman wybił na F6. No, Hetman bije na F6, to jest błąd, niestety, co się wydaje w ogóle absurdalne: no przecież Hetman zbija pionka i jeszcze daje szacha, a to jest błąd. No tak, bo yy, zaraz wyjaśnię dlaczego. Yy, tutaj można by było po prostu spróbować grać jakieś A3, ale to są takie komputerowe warianty, dosyć trudne. Yy, ciężko człowiekowi by na pewno było zagrać taki ruch. Mocno by się w pozycję trzeba było zagłębić. Pamiętajmy, że to były lata 80., gdzie szachy były wtedy piękne, uważam, yy, i wcześniej. No ale Hetman wzbił na F6. Błędem jest to dlatego, że po krugie 8 nie wiadomo co grać w tej sytuacji białymi. Nie ma żadnej kontry. W figurach jest porówno, i jeszcze grozi skoczek D3. Grozi bicie na D2 w przyszłości. Może zdwojenie wierz i atak na E2. Same takie pozytywne ruchy po stronie czarnych. Goniec jednak zagrał na F5. Tutaj, na przykład, jakby białe chciały zrobić szybko roszadę, no to jest po prostu bicie, i w tej sytuacji czarne miałyby figurę więcej. Po końcu na F5 czarne zagrały tutaj wyjątkowo spokojnie, można by powiedzieć, skoczek na E6. W takich sytuacjach, gdy mamy taką, no powiedzmy, przewagę w rozwoju, no figury stoją fantastycznie czarnych i król, wbrew pozorom, nie jest w niebezpieczeństwie, ale taki spokój w tej pozycji dawał ruch. Hetman D8, no i trzeba wymienić, bo jak Hetman odejdzie tutaj, to po prostu ginie goniec i po wymianie powiedzmy, no ta pozycja jest rewelacyjna czarnymi, przede wszystkim cały czas wisi goniec, to jest to tempo, które trzeba wykonać jakieś takie powiedzmy tempo, no goniec atakowany musi uciekać, więc strata tempa można w ten, w ten sposób to powiem, no i te wieże działają tutaj fenomenalnie, więc pozycja no tutaj jest bardzo trudna białymi. Skoczek E6 jednak zostało zagrane, Również dobre posunięcie. Zobaczcie, dwie ciężkie figury atakują końca bezpośrednio. Oczywiście wieża. Koniec zagrywa na D3 i wieża zagrywa na D8. Czyli ostatnia figura wchodzi do gry. No i muszę przyznać, że każda z tych figur, wszyscy to widzimy, bierze udział w akcji. Król zagrywa na D1 i niestety to jest duży błąd. Jak to wykorzystać? Proszę bardzo. Spróbujmy znaleźć odpowiedź, można poćwiczyć sobie oczywiście taktykę. I wieża zbiła na D3. Poświęcenie jakości, dosyć odważne. Bicie na D3 nastąpiło. Goniec na D2, czyli obrońca króla, tutaj zostaje wymienione. Skoczki generalnie, jak stoją przy królu, no to one są naprawdę dobrymi obrońcami. Goniec wybija i subtelne zagranie hetmanem na D5. Z atakiem na wieżę król jest w centrum, nie można zrobić roszady, tutaj grozi wybicie pionka. Wieża zagrywa na E1 i te, ten ruch no też już jest niestety bardzo słaby. No ale ciężko tutaj e, też doradzić białym jak grać w takiej ciężkiej pozycji jakby nie było. No i tutaj czarne po prostu wybiły na E1. Goniec wybił. Hetman zbił na D3. No i można powiedzieć, że jeszcze nic się nie dzieje. A jednak goniec na D2. Skoczek z C na D4. No i widzimy, że to jest bardzo ważne, że ten skoczek... Y, idzie sobie z C na D4 A nie skoczek z E, bo tutaj jeszcze skoczek z E Pilnuje pola na G5 Hetman jak, jakiegoś przypadkowego szacha Mógłby nam tutaj zastosować no W tej sytuacji zostało zagrane B3 No i dajemy mata w trzech posunięciach Proszę bardzo, czarne zaczynają Można zatrzymać materiał Ten ruch to Hetman F1 e, Szach, jedyny ruch, goniec E1 Hetman E2 i się białe poddały Z uwagi na król C1 i mat na C2. Myślę, że partia dosyć sympatyczna dla oka i czekajcie na kolejne partie polskich arcymistrzów. Króciutko będę wspominał o życiorysie, ale tak bardzo krótko, głównie skupimy się na twórczości na szachownicy. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się dobrze i zdrowo. Cześć.